No witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku Policznej Szamy. W końcu mamy coś na słodko, śniadaniowego placka omleta owsianego 2.0. 5 podstawowych składników i właśnie moi drodzy będę co jakiś czas wrzucać taki szybki, przyjemny odcinek z prostym przepisem, z 5 składnikami, które dadzą nam przepyszną potrawę z dobrym makro. Do placka owsianego użyję jeszcze erytrytolu do osłodzenia płatków owsianych. I moi drodzy, od razu umówimy się, że we wszystkich tych przepisach słodzidła, przyprawy nie będę wliczać jako główne składniki, które nie zwiększają nam zbytnio kaloryczności, nie wpływają na makrosy. Płatki owsiane, nasiona bazylii będziemy moczyć w mleku kilka godzin, najlepiej całą noc. Ja właśnie do tego dania szykuję się już dzień wcześniej wieczorem, żeby tylko na drugi dzień wymieszać wszystko i wrzucić na patelnię. Do tego nieco kremu orzechowo-czekoladowego do podbicia, nieco tłuszczów i smaku. No i moi drodzy, dostajemy dzisiaj 2 porcje. Co ważne, można złapać w rękę, zjeść na mieście, zostawić na drugi dzień do lodówki, na zimno również smakują rewelacyjnie. Zobaczycie jeszcze na koniec, jak podbijam białko w takim jednym posiłku. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. No to składniki. Mówiłem Wam na wstępie, że bardzo prosta sprawa, niewielka ilość składników. Przede wszystkim płatki owsiane. Tu są zwykłe płatki owsiane, 100 gramów. 2 jajka. Mleko 200 ml. 150-200, zależy czy trzymacie całą noc w lodówce tą masę czy kilka godzin, to Wam później wytłumaczę. Erytrytol, opcja, żeby nieco posłodzić całość, 15 gramów. I nasiona chia lub słodkiej bazylii, ja tu mam akurat dzisiaj słodką bazylię. Bardzo podobne właściwości, czyli dostarczymy nieco omega-3 i dużą ilość błonnika. Taka bazylia w 50% to jest błonnik pokarmowy. Same prymitywne składniki, dlatego musi być coś ekstra. Dzisiaj mam tutaj krem orzechowo-czekoladowy z All Nutrition Nut Love Crunch. Zrobi nam dodatkową robotę, świetna sprawa. W połowie orzechy, które nam będą przyjemnie chrupać, w połowie przepyszny krem czekoladowy. I moi drodzy, mam dzisiaj dla Was informację. Na dole jest kod Policzona Szama z tym kodem na wszystkie produkty All Nutrition SFD. W sklepie SFD macie 10% rabatu. No moi drodzy, to są wszystkie składniki. Jak widzicie, nie ma tego za wiele. Na oczywiście bazę, na sam placek. 5 składników, jakby ktoś nie chciał dosłodzić, 5 składników. Macie teraz wszystko przed sobą. Róbcie screenshota i zapisujcie. No moi drodzy, bardzo prosta sprawa z omletem, z plackiem owsianym. Dzisiaj mamy płatki górskie, które zalewamy mlekiem. Tu jest 200 ml mleka. I tak jak Wam wspomniałem wcześniej, my te płatki owsiane z erytrytolem, 15 gramów, z nasionami słodkiej bazylii lub chia. Płatki przez całą noc lub kilka godzin będą absorbować mleko. Dlatego jeśli wieczorem przygotowujecie, wlewamy 200 ml. Jeśli w ciągu dnia, na przykład rano, chcecie zalać te płatki, wsadzić do lodówki na kilka godzin i zjeść po południu, 150. Bo tych 200 ml po prostu płatki mogą tyle nie wypić przez krótszy czas. I co przez to uzyskujemy? To, że dostajemy omleta, placka owsianego z miękkimi płatkami owsianymi. Podczas jedzenia będziemy dalej wyczuwać strukturę płatków. One nie będą babką, ale będą przyjemnie miękkie. No to co? Do lodówki na całą noc. No dobra, mamy nasze płatki po całej nocy. Załóżmy też, że po kilku godzinach tak wyglądają. Miękkie, słodkie. Super. No i co? Załóżmy, że jest poranek. Wyciągamy takie płatki. Jajo. Raz, dwa. Mieszamy dokładnie. No, trzeba zrobić to bardzo dokładnie. I przechodzimy na patelnię. Patelnię rozgrzewamy. Nie za mocno. Nie za mocno, żeby nie przypalić placka. Niewielka ilość oleju. Naprawdę niewielka, bo i tak ją rozsmarowuję po patelni. No i na taką średnią rozgrzaną patelnię wylewamy całą naszą masę. Wygładzamy powierzchnię. Tak. No i na małym ogniu niech się teraz ładnie przypieczę od dołu. Przykrywam mojego omleta i zostawiam tak na około 8 do 10 minut. Dobra, 8 minut mija. I co my tu mamy? No, widać po brzegach, że ładnie nam placek urósł. Sprawdźmy, jak tam ruchliwość. Jest dobrze. Myślę, że jest ładnie przypieczony od dołu. Można
na drugą stronę go obracać. Wezmę sobie drugą łopatką, pomogę i przerzucamy. O! Z tej strony już nie używam pokrywki, dosłownie 2-3 minuty. No, 2 minuty mijają, sprawdźmy delikatnie, jak tam druga strona. O, jest ładnie, dobra, no to co, wyłączymy i lecimy. No to na talerz. O, gorący. Przekroję go teraz na pół. Tak, od razu Wam pokażę. O, o, jak to wygląda w przekroju. Widoczne płatki, nasiona, druga strona. Tak wygląda. No dobra. I nutlowa teraz dodamy. Na całą jedną połowę 40 gramów. Akurat na porcję wyjdzie 20. Dodamy nieco tłuszczów, słodkości. Co najważniejsze, nie ma tu dodatku cukru i oleju palmowego. Dobra, no to co? Teraz zamykamy całość. O! No i pięknie! No i tak się prezentuje placek owsiany 2.0, który stanowi dwie porcje. Dlatego potrzebujemy jeszcze przekroić to, co mamy. No i to jest najlepsze, że można wziąć do ręki, w takiej właśnie formie spokojnie sobie go zjeść. Przepyszny. Czuć lekkość w płatkach, miękkość, wyczuwalna struktura, gdzieniegdzie właśnie nasiona. Ja Wam teraz daję makro i kalorie na jedną porcję, taką połówkę. Jak widzicie, co niektórym przydałoby się, jeszcze trochę białka. Dlatego są różne opcje, co możemy z tym zrobić. Możemy zjeść placka właśnie tak, jak ja teraz do ręki, popić na przykład odżywką białkową lub też taką opcję, jak Wam teraz pokażę, dorzucając cały skyr. Cały skyr to będzie prawie że 20 gramów białka, 0 tłuszczów i tam 6-7 gramów węgli. Więc naprawdę opcja całkiem dobra. Tworzę taką właśnie chmurkę na górze. I dorzucam jeszcze na górę jakieś sosidło bezcukrowe, praktycznie 0 kalorii, dlatego w ogóle w makro go nie dodaję. O, ale za to smakowo duży atut. No i co, tak się prezentuje, dodaję nieco białka, smaku i słodkości, makro i kalorie w takiej wersji przed Wami. No moi drodzy, próbujcie tej wersji placka, jedna z najbardziej zdrowych opcji na płatki owsiane. Naprawdę przepyszna sprawa, łapa w górę. Piszcie komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!